MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich. Hubert Miściewojewski, Paweł Tyburski. Hejka, siemanko. Co taki zmęczony? Nagrywki były. A, okej. Okay. I tam tak się zmęczyłeś? No wiesz, na końcu była jakaś mocna walka się. Ale nie, chory jestem przecież. Ja miałem gorączkę. 38. Przecież na dzisiaj to po kroplówce jestem i poleka na antybiotyku jestem, więc wiesz. A jeszcze jadę na konferencję prowadzić, więc nie mogę mojemu przyjacielowi odmówić. Ale pewnie wyjdzie okej, okay, jak zawsze. Słuchaj, miesiąc i pół do twojego pojedynku, także trzeba zdrowieć. No i właśnie, wielki rewanż, słuchaj. Wielki rewanż z Michałem Pasternakiem. Udało się dopiąć. Tak. Czy udało się dopiąć? No myślę, że to walka wisiała w powietrzu już od razu po naszej walce, bo myślę, że i Michał nie był zadowolony do końca z tego, że nie mógł wygrać ze mną w takim stanie. I na pewno sobie brudę pluje, bo powinien mnie skończyć szybciej. Czy szybciej w ogóle powinien mnie skończyć przed czasem, moim zdaniem. A ja oczywiście no, nie jestem zadowolony z przebiegu, bo nie byłem zadowolony z tego, jak się przygotowałem do tej walki. I tyle. Dzisiaj jest inaczej, dzisiaj jest super, dzisiaj mam super energię i nie mogę się doczekać tego tak naprawdę 18 maja, no bo to będzie kropka nad i tego, co pracowałem przez długi czas, bo to od Michała już bardzo długo, już długi czas minął w sumie. No. Zrobiłem od tego dwie walki, w których pokazałem o wiele lepszą formę niż Michałem, a dzisiaj jestem po w miarę już mocnych przygotowaniach miesiąc za mną, zostało jeszcze półtora, więc no cisnę, trenuję dwa razy dziennie, kiedy mogę, wiesz, mam dużo rzeczy gdzieś tam jeszcze wokół tego robię, ale na wszystko znajduję czas, na wszystko jest ochota, bo mam ogromną ochotę do życia po prostu ostatnimi czasy, jak wszystko odłożyłem, co nie służy. No i myślę, że Michał bardzo boleśnie się o tym przekona. Myślę, że on sobie zdaje sprawę z tego. Nie bez powodu mówił po walce w wywiadzie, że byłem lepszy, że miałem większe umiejętności, ale że taktyka zadecydowała o wyniku. On tak powiedział? Tak, tak. O. Czekaj, przerwiemy to, żeby nie było. Tak? Słuchajcie, przygotowany. Paweł, powiem ci. Mam to w galerii, więc... Więc ci pokażę, bo... Rewanże często grzeją mniej, ale wydaje mi się, że to jest taki rewanż, który jeszcze, powiem jedną rzecz, że moim zdaniem jeszcze bardziej możecie ze sobą mieć większą konfrontację też na programach. Tak, tak. Myślę, że Michał jest już w innej pozycji też tak naprawdę medialnej niż był jakiś czas temu, więc poczekaj chwilę, bo nie lubię tak... Dobra. Poczekaj, później się, nie? No to teraz słuchajcie, teraz zrobimy cięcie i jak Paweł znajdzie, to wracamy do was. Dobra, widzowie, wracamy, Paweł znalazł. Popał, to ja mam iść w niego i on będzie się sam wywracał. Paweł miał duże umiejętności w stójce i można powiedzieć, że tą walkę powinien wygrać, a dzięki taktyce Mirka ją przegrał. Ja uważam, że taktyka taktyką. Ja bardzo dobrze czuję się walcząc na wstecznym, ale w żadnym wypadku nie jesteś w stanie dobrej walki dać w momencie, kiedy nie masz siły. No. A to było widać po mnie po pierwszej minucie. Wszyscy, którzy oglądają już Fight Fight jakiś czas, wszyscy, którzy oglądają moje walki, wiedzą, że to była moja najgorsza dyspozycja, jaką miałem chyba kiedykolwiek w mojej karierze, więc jakby zrozumiałe jest to, że wygrał i nawet mnie podłączył. To też fajne, bo zawsze mówiłem o tym, że nigdy nie miałem walki, w której będę musiał pokazać cały charakter i moje serce do walki. A wydaje mi się, że tutaj kawałek uchyliłem rąbka mojego serduszka, które bije dla ringu, dla ludzi, którym daję te widowiskowe walki. I to oddaję, po prostu dałem, może nie dałem takiego show, jakbym chciał, ale pokazałem walkę, pokazałem ducha walki, który... Uważam, że w lepszej dyspozycji będzie o wiele bardziej widowiskowy i polaryzujący. Patrząc na swoje ostatnie pojedynki, patrząc na ostatnie pojedynki Michała Pasternaka, myślisz, że jesteś w stanie go usadzić, skończyć przed czasem? Tak, myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że Michał miał okazję przekonać się, zresztą pokażemy, miał okazję przekonać się, jak waży moja ręka. Tutaj, proszę. Michała, jak wyglądał po walce ze mną. Nie wyglądało to dobrze, ale to jest walka, wiesz. Czasem możesz jeden cios dostać przypadkowy i będziesz rozwalony mocno. Aczkolwiek uważam, że tutaj doszło kilka, które no, zrobiły mu delikatną krzywdę. Ja nie uważam, że byłem mocno rozbity po tej walce.
Michał ma swój styl walki, do którego się przygotowałem teraz i no nie widzę innej opcji, jak wygrać tej walki. Jak będzie inaczej, to szapoba Michałowi, będę musiał mu oddać hołd i tyle. I idę dalej, stary, to wiesz, to ja się tym bawię, to nie jest, ja nie walczę o śmierć i życie, być albo nie być. Ja swoje robię w życiu, ja tak naprawdę tym się bawię i chcę zostawić coś po sobie. A wynik jest drugorzędną sprawą, tak jak robienie rzeczy, z których mam pieniądze, efektem ubocznym właśnie są finanse, bo ja po prostu lubię tworzyć, lubię się rozwijać, lubię robić cały czas coś nowego i to też przygotowania, które mam aktualnie, też są nowe, bo wdrożyłem mocno trenera drugiego, Jarka, który mnie przygotowuje pod względem właśnie stójkowym. Szyszka oczywiście jest głównym trenerem i z nim też dużo pracujemy, no ale poprzylatałem to i efekty na pewno będą widoczne gołym okiem, bo to wiesz, zawsze muszą być nowe bodźce, nie? No bo wiesz, znacie się, robicie dużo, 4 lata już ze sobą jesteśmy w związku z trenerem, więc nowe rzeczy tylko na plus. Ja zmian się nie boję, nawet jak są na gorsze, to zawsze jest fajna nauka, wtedy wiem, co jest źle, a co dobre i tak to wygląda. Paweł, przy konfrontacji z Michałem Pasternakiem na żywo będziecie mieli chyba dużo sobie też do wyjaśnienia tak werbalnie, co? Nie wiem, nie, nic nie zakładam. Dużo słów, słuchaj, padło w tych wywiadach, w tych rozmowach, dużo, no nie? Dużo, Michał, jakby moim zdaniem w ogóle złą stronę obiera, bo trochę wygląda na to, jakby zaczął gwiazdożyć, a z jednej strony dla federacji też dla mnie będzie lepiej, jak Michał trochę bardziej otworzy szerzej usta i coś powie do mnie więcej niż przy ostatnich konfrontacjach, bo gdzieś tam na początku musiał być pokorny, wchodził w ten świat fików i na pewno nie chciał stracić w oczach widzów, więc zachowywał się tak jak w sumie zachował się tak, jak się zachował i wyszło mu to na plus. Wygrał ze mną walkę, tym samym dużą rzeszę ludzi sobie tym samym przyciągnął do siebie, ale z biegiem czasu, wiesz, no ja byłem tu, byłem tam, byłem znowu tu i wiem, jak jest w każdym momencie, w każdym miejscu swojego życia i nigdy w życiu się nie zmieniłem, nigdy w życiu też. Jedynie mogę powiedzieć, że zmieniłem się na lepsze, bo uważam, że za lepszego człowieka niż byłem. Ale Michał teraz będzie miał okazję do tego, żeby powiedzieć mi może więcej niż ostatnio. Może będzie miał ochotę też powiedzieć mi przede wszystkim, bo wtedy chyba nawet nie miał zbytnio ochoty, no bo nie mieliśmy jakiegoś takiego zatargu. Teraz uważam, że też nie mamy jakiegoś spięcia, aczkolwiek jako dżentelmeni pewnie sobie powiemy kilka fajnych słów do siebie. Ja nie unikam w ogóle takich rzeczy, bo ja się dobrze czuję w słowie też, nie tylko w klatce. Czujesz się dobrze w słowie, to jest określenie jednego z zawodników, który też walczy na tej karcie. Don Cassio. O Boże, to tak ci powiem w skrócie. No. Wypowiadał się bardzo niepochlebnie, delikatnie mówiąc, na mój temat po przegranej walce ze mną. I to były takie okropne określenia, wiesz, takie totalnie z dupy, strasznie wulgarne i tak dalej. I powiem ci tak, niech on uważa, po prostu niech on uważa, bo ja mówić do niego nie będę. Tylko tyle. A ja strzelam, że będziecie mieli wspólny panel na konferencji. Mam taką nadzieję. Nie wiem, jak to się skończy, ale na pewno dla niego dobrze to nie będzie. To ci mówię też od razu. I słuchajcie, z tym was zostawię z takim małym niedosytem. Oglądajcie konferencję. No i co, Paweł, dziękuję ci za rozmowę. No i powodzenia dzisiaj, bo słyszałem, że prowadzisz też konferencję. Tak, no dzisiaj, tak jak wiesz, chłopcu, ja lubię nowych rzeczy próbować. Mój przyjaciel z Federacji Hybrid MMA, założyciel też, współzałożyciel razem z Siwym, zaproponowali mi fajne doświadczenie, z którego nie mogę nie skorzystać i będę prowadził konferencję, będę tam prowadził media trening, więc duże wyróżnienie poniekąd też, no bo wiesz, no robię to, co robię, ale też jakby rozwijam się na każdej płaszczyźnie i mam predyspozycję do wielu rzeczy, więc dlatego, że może przykładam do wszystkiego całe serce. Zresztą tak jak ty do swojej roboty. Konkurencja mi rośnie, słuchajcie. Konkurencja. A konkurencji trzeba się pozbywać. Michał, liczę na ciebie. Trzymaj się, Paweł. Dzięki, wszystkiego dobrego. Cześć.